Francisco objavio za 22 Siro. Така фирма, що продукує якісь ковки дерев'яні. Не знаю докладно, яке там застосування. І з цим пізніше їду до Данії. Вже кому 1100 кілометрів. Balet to na 400 nie wiem, więc tak jak zwykle kolorowo. Zawsze musi być więcej niż ma być. Obiecał mi, że będę w piątek rano w domu, no a nie byłem. No to jeszcze
jeszcze poniedziałek wolny miałem. No i wczoraj mi właśnie pisał, że załadunek dzisiaj o 18:00. Jedź prosto, trzymaj się u lewej strony. A później napisał, że o 20:00 jednego przesunę. Napisał też, żebym się wyspał. Żeby potem po 100 km w nocy nie spał. Fajnie się gada, nie? Po 800 metrach trzymaj się u lewej strony. Ciężko jest się wyspać, bo potem w domu jeszcze sporo załatwiania jest. To trzeba zrobić, tu się spakować, tu do sklepu, tu to, tu tamto. W sumie się nic nie położyłem. Trochę odpocząłem, ale spać nie spałem. No i raczej na pewno całej nocy jechać nie będę. Stanąć. Przynajmniej te dwie. Trzymaj się u lewej strony. Nocy się wyspać, bo nie ma opcji, żebym pojechał cały czas. Jakbyśmy się zrzucili o 12, to byłoby dobrze. No, zrzucimy się o 12. Zależy, o której załadują. Będę na 8, załadowaliby do 9, bym wyjechał, no to mamy ile? 12. Do 9, 15 godzin i 1100 km, no to praktycznie jest same jazdy tyle. Także bardzo kiepsko to widzę, żeby z tym dojechać tak, jak on to sobie myśli. Bardziej, że po drodze może różnie być, nie? Jak się jutro zrzucę z tym, to będzie dobrze, tak mi się wydaje. Bez opasek, bez niczego, idę sobie po boku i cześć. Jeszcze na takiej drodze. Nie oświetlona nic. Opasmówka. Także tak coś czuję, że jak się jutro zrzucę, jak dobrze pójdzie, to będę miał wieczór dla siebie wolny. I o to chodzi. A teraz to szybko zleci, bo jak już jest wtorek wieczór, jutro już będzie środa, czwartek, piątek i sobota w domu, no bo tak myślę, że przyjadę, no. W piątek na pewno nie, na to nawet nie liczę. W sobotę zjadę coś przywiozę pewnie do poniedziałku na rozładunek. Załaduję, to potem będę wracał przez Tychy, bo już powiedziałem, żeby mi kupił wycieraczki, bo ta brawa to praktycznie w ogóle nie zbiera, jeszcze się pióro rozerwało. No to powiedział, że kupi żarówki zapas, żeby nie musiał potem w Niemczech kupować za 10 euro. Kiedy przyjdzie nowy samochód, bo z początku się przyjmowałem, to powiedział, że dostanę nowe, to przyjdzie we wrześniu albo w październiku. To wrzesień minął, październik już mamy, o grubo po połowie, w 20, dobrze mówię, nawet nie wiem, który jest dokładnie, ale będzie już. Też fajnie tego trójkąta dał, jakbym mógł, to by go tak dał zaraz za zderzakiem. Zapewne wszyscy go widzą, że stoi na boku. Naprawdę tak się jeździ, się tak obserwuje to, co się dzieje na tych drogach. To się dopiero zdaje sprawę z niektórych rzeczy, jak człowiek by może i sam tak postąpił w takiej sytuacji. Ale jak łatwo można do wypadku i chwila nieuwagi. Sytuacje, które ludzie powodują praktycznie sami. Mieszka już ziewa, a co dopiero, miałem jechać całą noc bez spania, jasne. Się fajnie gada.
jako jak, jak mi fajnie pójdzie na zadu. Pewnie będę ładować tak jak ostatnio się ładowałem. Nie wiem gdzieś tam, gdzie to było. A nie no, te drzwi przeciw pożarowe to ostatnio fajnie mi załadował w nosy. Teraz dwa pyk pyk było załadowane, ale przedostatnio ładowałem się gdzieś tam w Gliwicach chyba, nie? No. W tych Gliwicach mnie załadowali po 3 godzinach. No. Człowiek wiedział, że 3 godziny będzie czekał, to by poszedł co do tego katupka, by się wyspał trochę. Co mi świeci? Ja czasami tych debilów nie rozumiem. Nie? Po prostu ich nie rozumiem. Mi świeci z tyłu długimi, bo co, bo ja mu hamuję, bo... Nie. Po prostu nie ogarniam naprawdę kierowców dużych czasami. Niektórzy są normalni, ale niektórzy... Ja jadę pasem normalnie, a on mi świeci, bo ja, nie wiem, staję na pomarańczowym. Nie, przejadę przez czerwone i będę bulił, bo on kuźwa jedzie z tyłu. I on się rozpędził, żeby tak jeszcze on mógł przejechać. Naprawdę, nie wiem. Nie ogarniam czasami sytuacji. Ogólnie zabieram się, żeby zrobić ten fanpage. Już kiedyś ktoś mi tam mówił, żeby zrobić na Facebooku grupę. Zrobię tym busem po Europie. Można powiedzieć nawet, że już założyłem, ale muszę tam poaktualniać informacje, jakieś fotki, czy jakieś tło zrobić. Może też na bieżąco będziecie. Czasami jest okazja, żeby wrzucić jakąś fotkę, czy coś napisać, co się dzieje w prasie, to może będziecie na bieżąco. A tymczasem ja lecę dalej, zostało mi 22 km. Tak nawi pokazuje. Zobaczymy, co dalej trasa przyniesie. Przyjechałem na ten załadunek, byłem chyba po 8, 5 minut po. Przyjeżdżam, patrzę, jakiś gościu tam stoi na tej firmie i mówię mu, że ja na załadunek do Danii. A on mi mówi, że tak 2 godziny trzeba poczekać, nie? 2 godziny. Piszę do szefa, no chyba sobie jaja robią, coś tam. Za chwilę przychodzi jakiś typek i mówi, że gdzie się ładuje. Ja mówię, że do Danii. On mówi, no to już prawie gotowe, zaraz ładujemy. No i teraz nie wiem, co robić. Mówię, poszedłem się położyć, bo to zawsze 2 godziny. Ale ten gada, że zaraz będzie załadunek. No to poczekam. Czekam, zjadłem coś. Minęło 45 minut, nic się nie dzieje. Mówię, idę do góry i się kładę. No i razem do góry. Włączyłem sobie ciepełko i próbuję zasnąć. I w końcu zasnąłem. Godzina 23:30. Ktoś mi klepie na szybę. Nie? No to schodzę, że już jest gotowy, już wywożę. Czyli 3,5 godziny później. Ja bym wiedział od początku, gdybym poszedł spać i bym się spał. 3 godziny co najmniej. Ale mniejsza o to. W ogóle... Wózek im nie chciał odpalić, jakiś stary rupieć. Potem rozrusznik się zawiesił. Myśleliśmy, że zaraz coś tam wybuchnie w tym wózku. Masakra. W końcu to załadowali, ale kompletnie
nekumatý, ten co to dával po prostu obvent. Ja jest tamto po 12. Przyjechałem do Mikołowa, jeszcze mi szef te wycieraczki dał. Wymieniliśmy te rówki. To wyjeżdżałem z Mikołowa, było po pierwszy. No ja mu mówię, ty, to jak na jutro będzie ten rozładunek, to będzie dobrze. Mówi do trzeciej, ja tak patrzę, 1160 km miałem z Mikołowa jeszcze. I mówię, jak masz, to nawet jakby liczy 12 godzin, co jest w ogóle nierealne, to by był tam na pierwszą. Plus postoje tankowania trzecia. A gdzie realny czas jazdy? No i po drodze jechałem. Chyba jakoś 100 km przed granicą się zatrzymałem. Była czwarta. Stwierdziłem, że nie ma sensu dalej jechać i się męczyć. Kładę się na 2-3 godziny i stanę o 7 i jadę dalej. No i się nic nie odzywa, już jest 10, także podejrzewam, że dobrze wie, że dzisiaj i tak tego nie zrzucę, i tak tego nie zrzucę. No nie z mojej winy, bo jakby mnie załadowali o 8, no to spokojnie, nie? No tak jak oni mnie dopiero załadowali o 12, sam tam wyjechałem 4 godziny później niż miało to być. To przecież nawet jakbym o tej pierwszej jechał cały czas, to jest 12 godzin, jest do pierwszej po południu. Tankowania, wszystko, to nie ma opcji. Teraz mi nawigacja pokazuje 16:50, bo jeszcze teraz na stacji tankowałem. No i musiałem ten zaległy kontrol był wypisać, bo ostatnio teraz miałem dość dużo pauzy, nie? Ostatni raz kartkę pisałem w czwartek tamten, no to musiałem trochę nadrobić tego wypisywania. Lecę sobie dzisiaj tam jeszcze jakieś 700, te 50 zostawię na rano i tyle. Nie ma opcji, żeby to dzisiaj zrzucić. Spalanie mam rewelacyjne, 13 litrów. Na CMR-ze to na 500 wpisano, ale ja w to nie wierzę. Widzę, jak ten samochód jedzie. To jest niemożliwe, żeby tam była 1,5 tony. Jest 5 palet, ale auto siedzi jak masakra. Ale trudno, no co? Ja się przejmować nie będę. Jeszcze do Danii jadę, a w Danii pamiętam moja pierwsza trasa. Jak jechałem do Danii w tej firmie, to przywiozłem spalanie 13,5 litra, nie? W Danii strasznie wieje, także... Także to spalanie zawsze jest... większe. Się będę pauzował, a jutro pewnie zrzucę jakąś trasę, mi dam gdzieś, no i później już w piątek ładujemy do kraju znowu, nie? Czyli znowu gonitwą. Nie lubię piątków, to znaczy lubię powroty, ale nie lubię ładować powrotów, bo zazwyczaj jest taki Meksyk, tylko ładują, żeby ile wlezie, nie? Ostatnio przejechałem, to taki byłem nabity. Obłęd. Woda do dupy leje. Zimno na dworze. Także zaczyna się teraz nieciekawy okres. Coraz zimniej, coraz gorzej, plandeka będzie twarda, będzie się źle odpinać, żeby
ją wrzuci na górę, to będzie masakra. Dzisiaj powrót do przyszłości, 21 października. Oglądałem jeszcze na Facebooku, zanim wjechałem tutaj do Niemiec. Ktoś tam wrzucał zdjęcia DeLoreanów, tych samochodów. Całe kolejki w portach gdzieś płyną, nie wiem gdzie. Ale pewnie mają dzisiaj jakiś zwrot z okazji właśnie tego powrotu do przyszłości. Wiele rzeczy się sprawdziło, ale na przykład samowiążące się Nike, no jeszcze nie zrobili tego, nie? To by się przydało, nie? Trochę się porobiło, bo jakby to ująć, ogólnie w firmie mamy samochodów raz, mój drugi, trzeci, czwarty, piąty, z pięć samochodów Masterów tych nowych, a jeden jest Ford Transit, taki starszy. On raczej stoi, czasami ktoś tam skoczy w trasę nim. Do niedawna do kurnika, aktualnie ma zamontowany kurnik nowy i tak dalej, Webasto. No i najprawdopodobniej jest jedno miejsce pracy. Od listopada, po Wszystkich Świętych zaraz. Kolega, który zaczął jeździć, złamał rękę, no i miało go miesiąc nie być, a ostatnio poinformował szefa, trochę chamsko się zachował, no ale, że on już nie wróci, bo go dziewczyna rzuciła, bo coś tam. Drugi kolega znowu miał wypadek w Belgii, zeszły piątek. Babka mu z autostrady wymusiła, zajechała mu drogę. Choćbyśmy teraz jechali prosto, tak jak ja jadę, i nagle ktoś z pobocza wyjeżdża, zrąbał cały bok, koło tak było. Babkę do szpitala wywieźli, oczywiście wina babki, nie? Ta osobówka chyba skasowana, nie wiem. Temu nic się nie stało. Jakoś wrócił o własnych siłach do kraju, nie wiem jakim cudem w ogóle, no ale jakoś samochód przyjechał. No i teraz tak, te auto blacharza, auto Dawida też, one tam już wcześniej, bo poprzednim kierowcy było po sztuczce i trzeba było je w końcu zrobić, bo tam miało poobijane elementy. Tam na któryś z filmów widać właśnie, jak w którymś odcinku, jak pokazywałem, że stoję tam w Belgii na parkingu i pokazywałem tego drugiego Mastera, tego nowego już, tej nowej budzie. I miał tam właśnie zrąbany, nie? Bo tam skrzynka była pęknięta, paka przecięta i takie tam. To jest drugi, jest u blacharza, a ten właśnie co jeździł, ten kierowca, który się zwolnił z tą ręką zamaną, no to właśnie z umianika też po dwóma poszedł. Znaczy na wykończeniu był, lada moment mógłby pójść. Nowy dwumas będzie sadzony. No i na ten samochód będzie potrzebny kierowca. Od listopada. Także jeżeli ktoś coś, to możecie pisać do mnie. Zobaczymy, czy tam szef już kogoś ma, czy nie ma, czy będzie kogoś chciał, czy nie. Mniej więcej jak ta robota wygląda, nie ma najgorzej, no ale czasami
najgorszego nie pokazuje, bo już potem nie ma czasu nawet nagrywać te powroty właśnie. Te piątkowe powroty są okropne. Szybkie załadunki, gonitwa. Samego powrotu by szło zrobić jeden wielki odcinek, nie? Czasami to, co się dzieje na powrocie, to człowiek się bardziej wkurza niż przez cały tydzień jazdy. Dobra, to ja kończę i pykam dalej. Ciekawe, o której dolecę na miejsce. Że na 8, na 7, czy na miejsce te 50 km przed. Sobie wstanę i gdzieś piwko, film. Kulturalnie się wyśpię w nocy. To najważniejsze. To jest chyba zawsze największe marzenie każdego busiarza w trasie, żeby wyspać się całą noc. Chyba jedyna rzecz, którą można zazdrościć kierowcom z dużych, właśnie to, że oni zawsze śpią codziennie. Niedawno stanąłem, trochę mi ta trasa zeszła, no ale że nie musiałem się spieszyć, bo wiedziałem, że nie będę się dzisiaj zrzucał, dopiero jutro rano, no to sobie takie przerwy robiłem co jakiś czas. Jechać mi się nie chciało w ogóle, masakra jakaś po prostu, no ale jakoś w końcu dojechałem. Mam 80 kilometrów do celu. Stanąłem tutaj, bo ta E45 w Danii zaraz się kończy i potem jest jakiś land i dalej już mi nie pokazuje. Nie wiem, czy jakiś parking by tam był na noc. Wiecie, lepiej na stacji stanąć bezpieczniej, a nie kombinować. Coś będzie widać. O. Duże stoją, ja na osobówkach, w sumie na kamperach stoję. Wszystko nabite, bo mało tutaj takich właśnie stacji w Danii, to bardzo mało. W odróżnieniu do Niemiec, gdzie jedna na drugiej i parking, to tutaj bardzo mało tego wszystkiego. Już dostałem zlecenie na jutro załadunek, jak to zrzucę, mam być rano o 7 na rozładunku, żeby mnie rozładowali, a później się będę ładował i będę miał fiksa do Austrii. Gdzieś przy granicy, to tak myślę, około 1200 km będzie. No i to na piątek, na 7 rano. Musi być na 7 rano, także czym prędzej się załaduję, tym więcej czasu będę miał na dostawę, nie? No powiedzmy, żebym się załadował o 8 czy tam o 9, no to będę miał tam te 23 godziny na te 1200 km, no to będę musiał to ogarnąć, nie? Ale to inaczej się będzie jechało, bo jak człowiek wyśpi się w nocy, wstanie rano, siada za kierownicę i jedzie, to co innego jak na przykład tak cały dzień siedzi w domu, czeka na zlecenie, przychodzi wieczór i informacja, że jest wyjazd o 20 załadunek, po czym się okazuje, że jest o 24, tak jak ja miałem. No i tak to właśnie wygląda. No. I później człowiek już jest wykamany po całym dniu, no i ma dopiero jechać w trasę. A tak jak się siada w kółku od rana i można jechać do samej nocy, później już z muli, no to i spać. No ale jutro będę się musiał spiąć trochę, nie, żeby ogarnąć temat i zajechać na czas. Firany na razie się sprawują. Może rozsuwanie ich jest trochę nie takie jak powinno być, że się nimi jeździ. Tylko muszę tu odsuwać, żeby to rozsunąć na tych rogach tutaj. Ale swoje zadanie spisują. Także jest spoko. A teraz jakiś skończę kolację jeść,
jakiś film, piwko. O. No i zobaczymy, zmulimy, no to pójdę spać. Już w sumie która godzina? No już za 28. No to myślę, że tak około 10 się położę, to akurat się wyśpię. No a rano wstanę przed 6, no i podlecę sobie te 80 km, nie? No. Zobaczymy co jutro. Niby jakąś elektronikę mam wieś. Jakieś pudełka, parę kilo to waży. Także coś. Chwycił coś dobrego szef, no. Znaczy dobrego dla niego, niekoniecznie dla mnie. W sensie chodzi o kasę, nie? No. Dobra, no to dobranoc. Trzymajcie się. Jutro się odezwę. Może akurat coś się wydarzy ciekawego, co będzie można ująć. I... No, rozładunek w znajomym miejscu. Nie wiedziałem nawet, że to ta sama firma. Ale to jest ta firma tutaj, HT Bendix, co już zrzucałem się tutaj kiedyś. Nawet był filmik, gdzie leżała paleta na rampie. Miał być załadunek rano, no ale nie załadowali, bo nie mieli gotowe. Wy rozumiecie, już załadowali. To jest mój ładunek. Dużo, nie? Wziął i do kabiny wsadził. Normalnie to ja bym to wziął i do kabiny wsadził, no ale wiecie jaki jest Niemiec, popierdolony. No, także muszę to wejść i zapiąć. Byłem się wykąpać jeszcze, no a wcześniej spałem. Powiedzieli, że na 18 będzie załadunek i to miał być ten ekspres na 7 rano. Ja mówię, no na pewno będę stąd wyjeżdżał, będzie około 4. Także tak czy siak rano nie będę, będę po południu tam chyba, zobaczymy zresztą. Dobra, idę to zapiąć i spadam stąd, wieje jak byk. Mała pauza. Zjadłem obiad do kolacji. I trzeba trochę pocyganić w kontrol buchu. Jak wiecie, trochę więcej kilometrów jest zrobione niż przewidywanie. Będzie 600 powiedzmy. Też nie baj, będę wjeżdżał, to nie jeszcze jakieś 15 km, 560. Więc powiedzmy, że to będzie, tu mam 173, 300, 260. Mało, no ale mogą do kontroli wziąć i co potem. A tak też piszemy. A co ja tu piszę? Przecież jeszcze nie zakończyłem dnia. Przecież jedziemy. Dobra. Czyli 260, to jeszcze tutaj mogłem rano jechać. Bo ja chcę tak zrobić, tutaj o, mam wyrysowane i tak pewnie nic nie widać. Że rano do 7 miałem pauzę, potem przejechałem to co teraz po Danii zrobiłem. Teraz od granicy powiedzmy, że miałem pauzę. Po prostu i ruszam, nie? Na przykład powiedzmy, że będzie 19.30 jak ruszam, nie? Jest 19.10, to powiedzmy, że 19.30 ruszam. No to po prostu sobie wykreślę, że od do 19.30 stałem, nie? 9 godzin. W tył sobie będę kreślił. Więc mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i pół. 8,5 no i 9, czyli od 10.30 powiedzmy stałem i teraz mamy 260 km. To miałem zrzutkę na przykład, jechałem, miałem załadunek, no i znowu jechałem do 10.30.
Czyli razem jechałem 2-3 godziny. No i zrobiłem te 260, nie? No i teraz znowu będę ruszał od 7:30 ze świeżym czasem po prostu. Trzeba kombinować czasami z tym tacho, no bo kilometry się nie zgadzają, no ale co zrobić? Lepiej tak niż płacić, nie? Ostatnio chłopaki na busiarzach znowu wstawiali zdjęcia mandatów, jak dostali za kontrol buch 150 euro za jego brak. Czy za błędnie wypisany też ktoś tam dostał 150, także nie słuchajcie ludzi, którzy mówią wam, że komu jest 30 euro mandatu za brak kontrol bucha, bo wcale tak nie jest. No chyba, że ktoś lubi zostawiać 150, chwila, policzmy to, razy 4, to przy słabym kursie euro jest 600 zł. Także jak ktoś lubi płacić, no to lepiej to pisać i wiadomo, że jak trafimy na służbistę, który się upierdzieli wszystkiego, no to to już jest trudno wtedy, nie? To już nic nie poradzimy, no ale przynajmniej będzie kontrola, pokażemy mu takie coś, że mamy, no to wtedy może też inaczej zareaguje. Może nie będzie tego tak sprawdzał. No mi zostało do przejechania 1039. Do granicy z Niemcami jakieś 20 km, 15 może. No i na rano tam mam być, nie? Tak szef napisał. Fajnie, ja sobie myślałem, że będę na rano, załadując się o 8 na przykład, czy 9. To bym sobie w nocy trochę pospał, a tak w sumie też pospałem, no ale to taki sen, wiecie. O 9:30 jak się położyłem, chyba 11:00, później o 12:00 się przebudziłem, bo to tam co chwilę ktoś czaskał, ktoś coś robił, wiecie. Ciężko jest tak spać w ciągu dnia. No coś tam pospałem, tak się budziłem, chyba do 2:30, potem wstałem, poszedłem się wykąpać na firmę, bo tam wcześniej też mi powiedział ten właśnie pracownik, co mówił, że załadunek będzie później, że na 18:00, że mogę skorzystać z łazienki czy tam z toalety. No i tak też zrobiłem. Szedłem do tej łazienki, się wykąpałem, no i w międzyczasie już przyszedł Polak i mówi, że jest gotowy ładunek. No to była przed 4:00, jak wyjeżdżałem stamtąd. I miałem 1300 km, teraz się zatrzymałem i zrobiłem te 260 już. No i przede mną kolorowa noc, nie? Jutro piątek. To też wypadałoby się dobrze zrzucić, nie? Z tym. Zobaczymy, jaka będzie trasa, no nie idzie tego przewidzieć. Człowiek sobie może zaplanować, że jest, że niby spał w ciągu dnia, że jest wypoczęty i w ogóle, ale wiecie, jak jest, przyjdzie noc, zacznie mulić, no i się nic nie zrobi, nie? Także ze snem nie wygramy nigdy. Jutro piątek, no i powrót. Coś ładujemy do kraju, nie? No to jedyny plus taki, że jestem blisko granicy z Czechami. Tam na dół zlecę i po prostej mam dom w sumie, nie? Zaraz za Czechami, także w najgorszym wypadku polecę na pusto przez Czechy, nie? Znaczy na pewno będzie chciał coś załadować, bo nie wierzę w cuda. No ale różnie bywa, nie? On, jakbym teraz jechał cały czas, to bym był na 6:15, na 7:00. No. Liczę te 11 godzin. A nie ma opcji, żeby tak być. To by musiało być zero strzałów, zero zwężek, zero wszystkiego. Cały czas prosta droga i w ogóle się nie zatrzymywać, tylko cały czas jechać. Ciężko. Jeszcze jakieś tankowanie po drodze jedne na pewno. Minimum jedne. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem. No ale nic. Zobaczymy, nie? Trzeba się zbierać. 15 po 7:00. Pojedzony. Trochę dychnę. Odpocząłem i lecę dalej. Tak sobie dalej jedziemy. Do celu zostało jakieś 209. Jest godzina za 15:09.
nocy trochę pospałem. Przed pierwszą się kładłem. Stałem przed czwartą. Nie dało rady jechać, nie ma szans. Nawet jak człowiek by chciał, to tak zaczął mulić spanie, że można spać w ciągu dnia, to i tak nic nie da, przyjdzie noc, to człowieka i tak zmuli, i tak zmuli. Tak mu się będzie chciało spać i tak. Ale szef nawet zbytnio nie narzekał, tylko żeby jak najszybciej to zrzucić, jak pisał rano. Później dalej tam ma. I to ogólnie ta, się dowiedziałem wczoraj, że to z czym jadę, z tymi nożami do naprawy, które one jadą, czy do nauszczenia, nie wiem do czego one jadą z tej maszyny, to one wracają tam z powrotem, czyli odwiozę zlecenie tam i z powrotem. Czyli ci to tam, ta firma ma tą maszynę tam zrobić, tam te noże czy coś naoszczyć. Ja to mam zabrać, zjeżdżam do kraju i później z powrotem to wraca do Danii. Nie wiem kto z tym będzie jechał, czy ja, czy kto. W każdym bądź razie ja najwcześniej w poniedziałek wyjeżdżam, bo na pewno w niedzielę nie jadę już, powiedziałem. Ja smolę te wyjazdy niedzielne, bo to jest daremne. Człowiek potem nic nie ma z tej niedzieli. Tylko myśli, już jedzie, stresuje się i przejmuje się. Jadę pusty. Auto nie za dużo pali, to sobie wrzuciłem ten pomad. Dawno nie jeździłem. I tak sobie, tak w sumie w sobie pykam całą trasę na tym pomacie. Stówka ustawiona i ciekawe co tam dokładnie wymyśli. On mi mówi, że jak przyjadę na miejsce, mam to zostawić i zapytać się kiedy to będzie gotowe. Żeby w międzyczasie coś można było zdążyć załadować do kraju, nie? Także pewnie znowu będzie gonitwa, znając życie. Ale co? No i potem najprawdopodobniej przez Czechy, bo oglądałem trasę do tam gdzie będę. To 625 km jest przez Czechy randem. Przez Zgorzelec jechać to mam 930 km, nie? Powiedzmy, że tam te Czechy landem bym w 9 godzin zrobił, a przez ten Zgorzelec jakbym jechał to tak 11 godzin trzeba liczyć same jazdy, nie? No, tylko jak się jedzie przez Czechy, a jak przez Niemcy. Czasami to się już chce żygać tą autostradą. Tylko człowiek jedzie i jedzie i patrzy na tą nawigację, a tam 190 km prosto, 200 km prosto, 100 km prosto. Czasem i 400 prosto pokaże. Taka mozolna ta jazda jest. Człowiek ma wrażenie, że jedzie w miejscu. Tacho już mam tak nacyganione, że już nawet teraz nie piszę, bo się zatrzymałem. Nie wiem co dalej robić, kilometry mi się nie zgadzają. Za dużo kilometrów, a za mało czasu jazdy i pracy, nie? Zobaczymy jak. Mam nadzieję, że się obędzie bez kontroli. Czasami no nie da rady, bym teraz musiał wypisywać na nowo 4 kontrol buchy i dodawać te kilometry do jakichś tam poprzednich dni, kiedy było mniej. No, a to jest trochę no, ciężko do zrobienia.
5 się zostało. Myślę, że na 11 tam będę. Dam te paczki i zobaczymy, co dalej będzie kupiało. Będę jak najwcześniej wrócić do domu. Reszta jakoś tam poleci.